Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne o stałych współczynnikach, które będziemy rozwiązywać metodą uzmieniania stałych. I cóż, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz, w zależności od tego, czy pamiętacie, czy też nie, tablice ze wzorami na całki i na pochodne. I rozpoczynamy. No więc, moi drodzy, mamy tutaj równanie różniczkowe drugiego rzędu, liniowe, niejednorodne o stałych współczynnikach. Niejednorodne, bo prawa strona już jest różna od zera. Mamy tu zawartą pewną funkcję zależną od x. Jak sobie poradzić z takim równaniem? No więc przede wszystkim przypomnijmy sobie, co robiliśmy, kiedy rozwiązywaliśmy podobne równania rzędu pierwszego. Na początku udawaliśmy, że jest to równanie jednorodne i tak też robimy tutaj. Czyli nasz punkt numer 1, udajemy, że jest to równanie jednorodne, czyli wpisujemy sobie y bis minus y równa się 0. Kiedy już to zrobimy, teraz rozwiązujemy to jak równanie jednorodne, czyli tworzymy równanie charakterystyczne, a zatem zamieniamy nasze pochodne na odpowiednie potęgi r. Czyli mamy tutaj y do pochodnej pewnego rzędu, to jest r do potęgi równej temu tej pochodnej, rzędowi tej pochodnej. Wiedząc, że y bez pochodnej, czyli jakby do zerowej pochodnej, to jest r do zerowej, czyli 1. No i jak sobie to zapiszemy, to będzie tutaj r kwadrat minus 1 równa się 0. I trzeba tutaj znaleźć rozwiązania, czyli rozłożymy, możemy skorzystać z delty, możemy to rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia, jak Wam pasuje, ja to zrobię ze wzoru skróconego mnożenia, czyli to będzie r minus 1 razy r plus 1 równa się 0. Stąd wychodzi nam, że nasze rozwiązanie numer 1, czyli r1 równa się 1, zaś r2 równa się minus 1. Ustalamy teraz krotności, czyli krotność pierwszego i drugiego pierwiastka jest równa 1, czyli tutaj jakby nie musimy być czujni, bo w momencie, kiedy te krotności są troszeczkę większe, czyli 2 i więcej, tu się troszeczkę rozwiązanie zmienia. I teraz, moi drodzy, tworzymy tak zwany układ fundamentalny rozwiązania. To jest układ, który możemy stworzyć zawsze, bez względu na stopień równania. Nie będziemy tutaj pamiętać wzorów, ponieważ robiliśmy zadania, kiedy dla równań drugiego rzędu zapisywaliśmy wzory jako rozwiązanie. My tu od tych wzorów troszeczkę będziemy chcieli odejść, żeby nauczyć się szukać tych rozwiązań dla dowolnego rzędu równania. I teraz układ fundamentalny wygląda następująco. To jest tak, e do potęgi r1 razy x, czyli w naszym przypadku to będzie 1 razy x, tu sobie zapiszemy. I teraz tak, układ fundamentalny zapisuje się w pionach. Pierwszy pion dotyczy krotności równej 1, czyli jeżeli są pierwiastki jednokrotne. Drugi rząd, pierwszy i drugi, zapisuje wtedy, kiedy pierwiastek jest, któryś z tych pierwiastków jest rzędu drugiego. I tak dalej, i tak dalej. Czyli my, ponieważ oba są rzędu pierwszego, będziemy dysponować tylko jedną kolumną i pod spodem zapisujemy e do r2 razy x, czyli będzie minus 1 razy x, czyli to jest nasz układ fundamentalny. Oczywiście możemy sobie tutaj spokojnie zapisać e do x i e do minus x, nie ma problemu, ale układ fundamentalny to nie koniec. My musimy podać, jak wygląda rozwiązanie ogólne, czyli zapisujemy sobie teraz y równa się i wpisujemy to, co tu zapisaliśmy w układzie fundamentalnych ze stałymi. Czyli będzie tak, c1 razy e do x dodać c2 razy e do minus x. I tak wygląda nasz układ, nasze rozwiązanie ogólne. Ale, no cóż, to jest równanie niejednorodne, czyli gdzieś musimy uwzględnić to, że ta strona prawa jest różna od zera. I właśnie zaczynamy tutaj ten moment, czyli nasz drugi krok. I teraz istnieje wiele metod rozwiązania teraz tego równania. Jedną z nich jest chociażby metoda przewidywań. Takie przykłady też znajdziecie na naszym kanale. My natomiast chcemy Wam pokazać metodę, która działa zawsze. To jest metoda uzmieniania stałej. I teraz, żeby stworzyć metodę uzmieniania stałej, należy stworzyć pewien układ równań, w którym zawarte właśnie są nasze stałe.
I ten układ w postaci ogólnej wygląda następująco. Zapiszę go kolorem niebieskim. To jest tak. Nasza stała uzmienniona C1', czyli jej pochodna, razy Y1, zaraz wyjaśnię, co to jest Y1, dodać Cn', przepraszam, bo tutaj to dotyczy tylko naszego, razy Yn równa się 0. Następnie mamy C1' razy Y1' dodać Cn' razy Yn' równa się 0. Kolejne wiersze to są kolejne pochodne naszych Yn'ów. I tutaj tych pochodnych może być czasami wiele, aż dojdziemy do ostatniej linijki, w której mamy C1' razy Y1 do pochodnej n-1 dodać, i tu mamy Cn', czyli nasze C1, C2, czyli nasze stałe uzmienione zawsze będą miały pochodną pierwszą, natomiast nasze Y1, czyli co to jest Y1, Yn? To są właśnie elementy układu fundamentalnego, czyli to jest nasze Y1, a to jest nasze Y2. Czyli może być czasami tego więcej. I teraz o co chodzi? Tutaj na końcu mamy oczywiście Yn do pochodnej n-1 równa się, i w ostatniej linijce, w ostatnim wierszu uwzględniamy prawą stronę naszego równania, czyli równa się b od x. Czyli to jest nasze b od x. I tu się tworzy pewien układ równań, tak jak już mówiłam, który musimy rozwiązać. I z tego układu musimy dowiedzieć się, jak wyglądają nasze uzmienione stałe. No i cóż, moi drodzy, rozszyfrujmy raz jeszcze o to, o co tu tak naprawdę chodzi. Bo jeżeli bardzo dobrze operujecie metodą przewidywań, możecie robić nią każdy przykład. Natomiast jak już wspominałam, jeżeli troszeczkę nie wiecie, o co chodzi w metodzie przewidywań, to jest metoda, która zawsze zadziała dla każdego równania od dowolnego rzędu. I teraz tak, czyli w pierwszym równaniu, w pierwszej linijce wpisujemy tak, pochodną C1, czyli teraz nasze C1 jest uzmienione, czyli to jest C1 od x, i C2 to jest też uzmienione, czyli to jest C2 od x. I mnożymy je przez Y1, czyli przez pierwszą tutaj, pierwszy element naszego układu fundamentalnego, plus i nasze C2' przemnażamy przez Y2, bo u nas są tylko dwa elementy, Y1 i Y2. I tworzymy teraz kolejną linijkę, no ale musimy się zastanowić, ile tych linijek w naszym przypadku będzie. Ponieważ naszych elementów układu są dwa, czyli tu będzie 2 - 1, czyli stworzymy tylko dwa równania, bo tu będzie do pierwszej pochodnej, czyli będzie tylko jedna linijka i druga linijka, w której uwzględniamy już prawą stronę, czyli zawsze w ostatniej uwzględniamy tą tutaj prawą stronę tego równania. Czyli rozpisując, to będzie tak, C1' od x razy Y1, czyli razy e do x, dodać C2' od x razy Y2, czyli razy e do minus x, i to się równa 0. I powiedzieliśmy, że będą tylko dwa równania, czyli dojdziemy tylko do pierwszej pochodnej pierwszego rzędu, czyli to będzie C1' od x razy pochodna pierwszego rzędu z e do x, to będzie e do x, dodać C2' od x razy pochodna pierwszego rzędu z e do minus x, to jest już złożona, czyli na początku z e to będzie e do minus x, razy pochodna z minus x, czyli minus 1, i to się równa b od x, bo to już jest ostatnie równanie, czyli to się równa e do x przez e do x plus 1. I tu powstaje nam układ równań, który musimy rozwiązać, musimy wyliczyć C1 oraz C2. Te układy, moi drodzy, mówiąc szczerze, one naprawdę nie są trudne. Pojawiają się tutaj całki, takie dosyć ciekawe, ale już jeżeli chodzi o całki, no to myślę, że każdy z Was ma dosyć mocno przećwiczone. I teraz tak, uporządkujmy sobie drugie równanie, czyli pierwsze musimy przepisać, czyli to będzie C1' od x e do x, dodać C2' od x razy e do minus x równa się 0. I tutaj tak, początek możemy przepisać, e do x, i tu ten minus i plus dadzą minus, czyli to będzie C2' od x razy e do minus x równa się e do x przez e do x plus 1. I teraz, moi drodzy, zobaczcie. Możemy tu wykorzystać, przepraszam, metodę przeciwnych współczynników, bo tu mamy plus i tu minus, te wyrażenia są podobne, czyli dodamy
i co nam wyjdzie. Czyli tak, tu będzie 2c1' od x razy e do x, tu się wyzeruje i to będzie równe 0 plus to wyrażenie, czyli to będzie e do x przez e do x plus 1. I teraz chcę się dowiedzieć, ile wynosi c1' od x, czyli dzielę przez 2 razy e do x, czyli dzielę przez 2 e do x. Czyli jak podzielę, to dostanę, że c1' od x to się równa 1 druga, czyli jak dzielę przez 2, to mnożę przez 1 drugą. E do x podzielić przez e do x zredukuje się, czyli to będzie 1 przez e do x plus 1. I teraz, moi drodzy, musimy tę całkę sobie tutaj policzyć. Jak to będziemy robić? Czyli tak, nasze c1 od x to będzie równa całka, czyli pochodnej pozbywamy się za pomocą całki. Mogę jedną drugą wyłączyć już przed, czyli to będzie 1 przez e do x plus 1 dx. Uff, i teraz musimy policzyć tę całkę. I tu, moi drodzy, wszystko zależy od tego, jak operujecie całkami. Czyli na przykład w tym wypadku ta całka jest dosyć podchwytliwa, ponieważ ona będzie równa 1 druga. I tak, metoda podstawiania za bardzo nam tutaj nie pasuje i musimy zrobić takie troszeczkę, takie oszustwo małe, bo na górze wpiszemy sobie to, co jest w mianowniku, czyli e do x plus 1. I musimy odjąć e do x, żeby z powrotem mieć jedynkę, przez e do x plus 1 i na końcu dx. Dlaczego to robimy? Dlatego, że teraz chcemy tę całkę rozbić na dwie całki, czyli to będzie 1 druga całka, otwieramy nawias i teraz tak, czyli będzie e do x plus 1 przez e do x, czyli to będzie 1 minus e do x przez e do x plus 1 i na końcu dx. Czyli powstanie mi całka z jedynki i całka z tego wyrażenia. I teraz tak, całkę z jedynki znamy, czyli to będzie równe 1 druga. Wynik całki z jedynki to jest x minus, a tę całkę możecie sobie obliczyć metodą podstawiania. Czyli podstawiamy wówczas za mianownik, wychodzi nam w pochodnej licznik i łatwo tę całkę policzyć. I zapiszę tutaj, pozwolę sobie zapisać wynik, to będzie x minus logarytm naturalny e do x plus 1 i na końcu sobie dodamy jakąś stałą a1, powiedzmy. I to jest równe, to jest nasza stała c1 wyliczona. No i teraz, moi drodzy, wyliczyliśmy, ile wygląda nasza stała c1, no więc pora teraz na wyliczenie naszej stałej c2. Więc teraz wracamy z powrotem do naszego równania, najlepiej do tego, tej pierwszej postaci. I teraz, cóż, nasza pochodna wyglądała w ten sposób, czyli wrzucamy sobie pochodną c1 tutaj i musimy stąd wyliczyć sobie c2. Czyli to będzie tak, 1 druga razy 1 przez e do x plus 1 razy e do x plus c2' od x razy e do minus x równa się 0. Czyli tak, przenosimy sobie to na stronę prawą, czyli nasze c2' od x razy e do minus x równa się minus 1 druga razy e do x przez e do x plus 1. I teraz, żeby dowiedzieć się, ile wynosi c2' od x, podzielimy przez e do minus x, czyli dzielimy sobie tutaj przez e do minus x, czyli mnożymy przez e do x, czyli ostatecznie dostaniemy równa się minus 1 druga e do 2x przez e do x plus 1. Czyli tyle wynosi nasze c2' od x, no i jak wiemy, musimy wyliczyć c2, czyli ponownie musimy scałkować, czyli nasze c2 od x to się równa minus 1 druga, stałą już wyłączę, całka z e do 2x przez e do x plus 1 dx. I teraz, moi drodzy, ponownie, nasze zmagania z całkami tutaj są przydatne. I teraz tak, tę całkę poprowadzę, podpowiem Wam o w ten sposób, podpowiem Wam mniej więcej, jak tę całkę rozwiązać. Natomiast tutaj tego rozwiązania nie będziemy pokazywać, bo zajmuje ono troszeczkę miejsca. Otóż ponownie można skorzystać na przykład z dopisania tutaj minus 1, czyli musimy dodać minus 1 i plus 1. Rozbijamy na dwa ułamki.
Pierwszy z nich potem ze wzoru skróconego mnożenia rozbijamy z a kwadrat minus b kwadrat. I ostatecznie możemy jeszcze tam po drodze wykorzystać wzór na naszą całkę tutaj, którą mieliśmy. Jeżeli nie poradzicie sobie z tą całką, piszcie do nas, my chętnie pomożemy, pokażemy Wam, jak ta całka powinna po kolei jej rozwiązanie wyglądać. Może Wy będziecie mieć jeszcze inny pomysł na rozwiązanie tej całki. I tutaj zapiszemy sobie tylko wynik. To będzie równe minus 1 druga e do x minus logarytm z e do x plus 1 i tutaj plus a2, jakaś stała a2. Czyli wyszło nam tyle, ile wynosi c1 oraz ile wynosi c2. I teraz, żeby ostatecznie podać rozwiązanie naszego zadania, wracamy do tego, jak wyglądał nasz y, czyli wracamy do tego miejsca. Tutaj sobie może podkreślimy. I tu nasze uzmiennione c1 oraz c2 wrzucamy. Czyli to będzie tak, y w postaci ostatecznej, nasze rozwiązanie ogólne, to będzie c1. Nasze c1 to jest ten wynik tutaj, czyli to będzie 1 druga x minus logarytm naturalny z e do x plus 1, dodać a1 razy e do x, czyli to jeszcze musimy wziąć w nawias, dodać c2, czyli to rozwiązanie, które wyszło nam powyżej, czyli tutaj musimy dać minus 1 druga. Tu w sumie możemy dać inaczej, plus minus 1 druga e do x minus logarytm naturalny z e do x plus 1, dodać a2, zamykamy i razy e do minus x. I to jest, moi drodzy, ostateczne rozwiązanie naszego równania. Jak widzicie, generalnie metoda nie jest zła, tylko chodzi o te całki, które powstają. Zawsze w równaniach różniczkowych ogólnie nie są one trudne, byleby tylko nie te całki, takie naprawdę czasami specyficzne wychodzą i trzeba sobie z nimi jakoś poradzić. Jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o tą całkę, jeżeli będziecie poszukiwać pomysłu na rozwiązanie, to jak najbardziej do nas piszcie, my chętnie Wam to rozwiązanie udostępnimy. I cóż, to jest koniec zadania. Ja zachęcam Was do obejrzenia innych filmów związanych nie tylko z tym typem równań różniczkowych, ale i ogólnie z innymi zadaniami, z pochodnych, z całek i nie tylko. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj jakieś zadanie, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.